No właśnie, radio Conchita, czas na wiadomości. O godzinie 17 w sieci Prawa i Sprawiedliwości zaplanowano posiedzenie kierownictwa tego ugrupowania. Według informacji polskiej agencji prasowej tematy spotkania mają być w sprawie bieżące. Najpewniej politycy będą też rozmawiać na temat zapowiadanych na styczniu zmian w rządzie. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił dziś w radiowej Trójce, że w najbliższy poniedziałek raczej nie należy spodziewać się rekonstrukcji rządu. Zaznaczył, że zmiany mogą nastąpić dopiero po zakończeniu spraw związanych z projektem ustawy budżetowej na 2018 rok. To są decyzje pana premiera i kierownictwa partii. Mi oczywiście sądzę, że to w poniedziałek jeszcze nie nastąpi. Zaczyna się tydzień sejmowy. Ważny tydzień będzie dyskusja budżetowa w parlamencie odbywała się, więc myślę, że dopiero po zakończeniu spraw związanych z budżetem taka rekonstrukcja może nastąpić. Prace w Sejmie nad budżetem powinny zakończyć się w przyszłym tygodniu. Na początku grudnia komisja opowiedziała się za uchwaleniem budżetu na 2018 rok, jednocześnie wprowadzając do projektu kilkadziesiąt poprawek. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w grudniu, że po święcie Trzech Króli w krótkim terminie po tej dacie będzie można poznać wszystkie możliwe zmiany w ramach Rady Ministrów. Rodzina Walców deklaruje, że zwróci 5 milionów złotych uzyskane z reprywatyzacji kamienicy Przyłakowskiego 16. Mąż prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Walc, Andrzej, wystosował pismo do komisji weryfikacyjnej. Prosi w nim o wskazanie numeru konta bankowego, na który ma przelać pieniądze. W piśmie skierowanym do Ministerstwa Sprawiedliwości Andrzej Walc jednocześnie podkreślił, że zamierza wykorzystać środki zaskarżenia, odwołując się w całości od decyzji komisji weryfikacyjnej. Informację potwierdził wiceminister sprawiedliwości, szef komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki. Wskazał, że numer konta miasta Warszawy zostanie wysłany bez działania. Zorientowała się Walc, że to nie są śmiechy. Podkreślił wiceszef. Śmiechy to wiesz, to mogą być. Dochodówki. Śmiechy, śmiechy. 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 Jeżeli chodzi o rodzinę państwa Walców. Dlatego no być może to, że dzisiaj sami chcą zwrócić te pieniądze, jest tylko takim próbą śmiechy, śmiechy. Sytuacji, w której te pieniądze no i strasznie. No i co, pojechała tam zakręca, tu się patrzy i tego, i błoto, i kara, i walić, i koro, i płacić. Także baba zagląda tutaj i co, i tak nie będziesz mieszkała, bo to trzeba zapłacić ogromne tysiące. I co, i płacić. Budować i płacić. Uznała, że decyzję reprywatyzacyjną z 2003 roku w sprawie nieruchomości przy Noakowskiego 16 podjęto z naruszeniem prawa. Komisja zobowiązała też beneficjentów reprywatyzacji do zwrotu równowartości nienależnego oświadczenia w wysokości ponad 15 milionów złotych. Chodzi o nieruchomość, do której część praw nabył w 2003 roku m.in. mąż prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Walc Andrzej. Mąż szefowej ratusza miałby zwrócić około miliona złotych. W ciągu kilku tygodni wypracowane zostaną rozwiązania dotyczące rekompensat za utracony deputat węglowy dla wdów i sierot po górnikach nie będących emerytami i rencistami, zapowiada senator PiSu Adam Gawęda. Sprawa dotyczy osób pobierających renty rodzinne po górnikach, którzy zmarli jako czynni pracownicy kopalń. Ich bliscy mają obecnie problem z wypłatą 10-tysięcznej rekompensaty z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Obowiązująca od ubiegłego roku ustawa w tej sprawie wyłącza ich bowiem z grupy uprawnionych do takiego świadczenia. Rekompensaty przysługują osobom pobierającym renty po emerytach lub rencistach górniczych, a nie pracownikach. Senator Adam Gawęda, wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, dostrzega ten problem i nie wyklucza konieczności nowelizacji ustawy w tym zakresie. Będziemy na temat tej grupy osób zastanawiali się, jak ten problem, jak tą sprawę rozwiązać. Już rozmawiałem kilka razy w gronie naszych parlamentarzystów, jeszcze w okresie pomiędzy świętami, Nowym Rokiem i przed świętami w Katowicach u wojewody, będąc na takim spotkaniu, żeśmy rozmawiali, jak spróbować poszukać dobrego rozwiązania. Ja dzisiaj tej recepty nie mam, natomiast będę, tak jak zapowiedziałem, szukał rozwiązania, by tą grupę osób włączyć do tej ustawy. Ustawa o świadczeniu rentowym
rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla weszła w życie w październiku ubiegłego roku. Wnioski o wynoszącą 10 tysięcy złotych rekompensatę były przyjmowane do 18 listopada. Pod koniec listopada nastąpiła nowelizacja budżetu, dzięki czemu możliwe było uruchomienie ponad 2 miliardów 300 milionów złotych dotacji na wypłatę tych rekompensat. Z informacji podawanych przez osoby zajmujące się sprawą, problem z uzyskaniem wypłat za utracony deputat węglowy ma około 5 tysięcy wdów i sierot po górnikach, którzy zmarli jako czynni pracownicy kopalni. Premier Japonii oświadczy dziś, że z powodu prowokacji ze strony Korei Północnej oraz jej programu nuklearnego i balistycznego jego kraj stoi przed największym zagrożeniem od czasów II wojny światowej. W każdej sytuacji będę bronił ludzkich istnień i życia w pokoju, zapewnił premier, zapowiadając także nowe kroki w celu wzmocnienia obrony kraju. Nie podał jednak szczegółów. W grudniu japoński rząd przyjął rekordowy budżet na 2018 rok z najwyższymi w historii wydatkami na obronę sięgającymi 46 miliardów dolarów. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słaby deszcz, a wysoko w górach śnieg. Temperatura maksymalna od 4 stopni na wschodzie do 7 na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany w porywach do 60 km na godzinę, a nad morzem do 65 km na godzinę południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 90 km na godzinę oraz zawieje i zamiecie śnieżne. Na barometrach w Warszawie 982 hektopaskale, ciśnienie będzie nieznacznie wzrastać. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Pierwszy czwartek miesiąca. Dlatego spotykamy się w sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu na naszej wspólnej modlitwie w intencji rodzin i obrony życia poczętego. Hasło naszego spotkania: każdy człowiek poczęty w łonie matki ma prawo do życia, nie dla zabijania innych, a szczególnie niepełnosprawnych i chorych dzieci. O godzinie 17:00 nabożeństwo za rodziny i w intencji obrony życia. O 17:30 konferencja na temat kochać, nie zabijać. Będą z nami siostry dominikanki prowadzące Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Broniszewicach. O godzinie 18:00 msza święta, której przewodniczył będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Stanisław Nakierała, biskup senior diecezji kaliskiej, a homilię wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz biskup Włodzimierz Juszczak, ordynariusz eparchii wrocławsko-gdańskiej Ukraińskiego Kościoła Grecko-Katolickiego. Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania i modlitwy. Początek transmisji na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam od godziny 17:00. Osiągnięcia polskiej polityki historycznej w ostatnich latach to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych w Radiu Maryja o 21:30. Gościem naszych rozmów będzie pan dr Przemysław Wójtowicz z delegatury IPN w Bydgoszczy, a także wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Serdecznie zapraszamy. Osiągnięcia polskiej polityki historycznej w ostatnich latach. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Nie ma. Chory rynek pracy. Pracy gwałtownie przybywa Ukraińców. Pracują często bez umów za niższe wynagrodzenie. To rodzi różne problemy. Czy rząd zabezpieczy nas przed psuciem rynku pracy? Szczegóły w naszym dzienniku. Szykany za sprzeciw sumienia. Samorząd lekarski alarmuje. Projekt ustawy aborcyjnej zgłoszony przez feministki zakłada szykanowanie lekarzy, którzy sprzeciwiają się zabijaniu nienarodzonych dzieci. Cholesterolu powoduje uszkodzenie tętnic i jest główną przyczyną chorób układu krążenia. Jak zadbać o to, aby cholesterol był w normie? Co wpływa na jego obniżenie? Czytam w naszym dzienniku. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz mój. Już 10 minut po 13:00, przed nami więc audycja aktualności dnia. Zapraszam. Obudź się, Polsko, niech opadnie kłamstwa mła. Patron, z biuro Akronomienia i Echo, Agencja Retektywistyczna. To było do Banku Bilenita, były na chwilę, to tam nie samo. Powstańcie z mocy, kuchem.
O. Tak. Tak. Tak, ja nie tak. Naszym gościem jest pan redaktor Krzysztof Losz z naszego dziennika i z telewizji Trwam. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Panie redaktorze, dziś na pierwszej stronie w naszym dzienniku pan pisze: chory rynek pracy. Na polskim rynku pracy gwałtownie przybywa Ukraińców, prawie 90% zagranicznych pracowników w Polsce to obywatele Ukrainy. Co z rynkiem dla Polaków? Często słyszymy, czy chcielibyśmy, żeby też Polacy, którzy musieli wyemigrować za poprzedniej kadencji PO-PSL, wcześniej pan premier Donald Tusk mówił, że to rozwiązanie na problemy z pracą, wyjazd za granicę. No ale to wiadomo, podział rodziny, nie zawsze ta rodzina może cała wyjechać. No i też kwestia środowiska, rodziny, kultury, tradycji, wiary, to dla Polaków nie jest jak gdyby sprawa bagatelna, ale bardzo ważna, bo jak gdyby cementuje, daje pewne odniesienie do rodziny, do tego, co stanowi te wartości związane z ojczyzną. Trzeba będzie, proszę państwa, sięgać do źródeł, do podstaw, bo to wszystko widzicie państwo. To lipa, pełno tylko żeruje, proszę państwa, banków. I nawet okazuje się, że te banki to się tak reklamowały, jak bank Millennium, to też jedna wielka lipa. I tak samo ten bank Euro, jedna wielka lipa. I co jeszcze? To wszystko jest jedna wielka lipa. Natomiast tu mamy informację w internecie, że jeżeli chodzi o zaległości, to strasznie żebrzą, zbierają windykacje. Tutaj ani związki zawodowe nie są przeciwne jako takie. Trzeba będzie to, proszę państwa, jakoś tak wyłączyć. Często dochodzi do sytuacji, że imigracja zarobkowa oznacza dumping płacowy, czyli Ukraińcy, którzy żyją na dużo gorszej stopie, zwłaszcza po wybuchu wojny. Niech się rozłączyło, niech się to rozłącza, bo za dużo tego. Niech się rozłącza. Windykować, zbierać, to by bardzo chcieli, proszę państwa, ale tak to, więc wiesz, nikt nic nikomu dać nie chce, znaczy dać, w sensie być życzliwym przynajmniej, być uczynnym nie chce, że... w Polsce, czy w jakimkolwiek innym kraju, czuje się z pracy zarobkowej, z pracy na
jednej. Przecież no nie mogą być wszyscy przedsiębiorcami, prawda, no bo w tych firmach pracował. Więc siłą rzeczy te kilkanaście milionów ludzi, którzy stanowią rynek pracy, no to są osoby żyjące z pracy zarobkowej. Jeżeli pensje będą niskie, nie będą rosły, tak jak byśmy tego oczekiwali, no to poziom życia będzie w Polsce nadal niski. Nie będziemy się rozwijać jako kraj, nie będziemy budować swojego majątku jako społeczeństwo, majątku rodziny. No i można powiedzieć, że dalej będziemy w tej, jak to się naukowo nazywa, pułapce średniego wzrostu. Nie wejdziemy na ten wyższy poziom, można powiedzieć, że na całe dekady skażemy się na... Windykować to jest komu? Zbierać, żebrać. Ale można powiedzieć ułamek. Bez końca. Nawet posuwają się do śmierci, że albo ludzie sobie odbierają życie, albo im się odbiera życie. No to spalenie w lesie to chyba jest takie ewidentne, że gdzie my żyjemy, w jakim, proszę Państwa, świecie, że Polska by chciała się zaprzedać diabłu i Ukraina tu przyjeżdża i wszyscy, a Polacy nie mają pracy. I tu chyba nie wystarczą jakieś tylko szacunki, że to rynek rozwiąże, prawda? Tak. I sprawy mieszkaniowe, tutaj sprawy płacy, bo pani minister Elżbieta Rafalska mówi, że informuje, tak, że według oficjalnych szacunków. No ale teraz my musimy też chyba, tego się spodziewamy, że będziemy stymulowali ten rynek, że to ktoś nad tym będzie myślał, że to nie kwestia przypadku albo jakiejś sytuacji gospodarczej, lepszej czy gorszej, tylko ktoś ma jakiś plan, prawda? Żeby nie było tak, że ktoś inny nam zaplanuje. Oczywiście zadaniem państwa jest tworzenie warunków do rozwoju gospodarki, jeżeli mówimy tej sferze ekonomicznej, tworzenie warunków do rozwoju gospodarki, ale i dbanie właśnie o to, aby rósł poziom życia społeczeństwa, rosła zasoby przedsiębiorstw i zadaniem państwa jest walka z patologiami, bo zatrudnienie ludzi na czarno, obojętnie czy to są Polacy, czy to są obcokrajowcy, jest przestępstwem. Jest łamanie, jest nawet w głowie trzeba, proszę Państwa. Świadomość tego rząd ma na konferencji prezydenta, że Szwed mówił, że polityką rządu jest działanie właśnie w sieciu rynku pracy. To uda. Jakieś konkretne działania tutaj. W budzie masz mieć kas. Działalność inspekcji pracy i urzędów wojewódzkich, urzędów pracy. Jest potrzebna po prostu taka koordynacja działań państwowych, aby tą nieuczciwością walczyć, bo też przedsiębiorcy... Buda. Starają się Budzie masz mieć kas. W budzie masz mieć kas. Buda. To uda. W budzie masz mieć kas. Tylko zatrudnić sobie ludzi na czarno, no bo wtedy moja firma będzie próbowała przetargi. To jest takie błędne koło, które my żeśmy z taką sytuację widzieli. Buda. To uda. Budzie masz mieć kas. Aha. Do wykonania jakiegoś zlecenia ma Buda. To uda. Budzie masz mieć kas. Budzie rzeczywiście margines, a nie tak jak rozmawiam czasami z pracodawcami czy z pracownikami, to mówią, że w dużych miastach na przykład na budowach jest tak inne zatrudnianie pracowników z Ukrainy bez żadnych umów, właśnie na czarno. Jeżeli ten wskaźnik, jak twierdzą niektórzy, no może sięgać kilkunastu procent, czy nawet ponad 20%, to znaczy, że jeżeli mamy do czynienia z bardzo dużą patologią, która odbija się na całej po prostu sferze usług, odbija się na wszystkich innych pracownikach. Jak pan ocenia wczorajszą wizytę pana premiera Mateusza Morawieckiego na Węgrzech? Bo w Węgrzech mamy sojusznika, tutaj kwestia też i Trójmorza, wspólne te niepokoje, tak niejasna przyszłość wspólnoty, plany reformy, które mogą doprowadzić też do marginalizacji Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza państw, które nie przyjęły euro, jak Polska i Węgry. No to wizyta, ona oczywiście... Marginalizacji. ...deklaracji premiera Orbana wypowiadanych na spotkaniu i po spotkaniu z premierem Polakiem, czyli zaskoczenie nie było, natomiast jest to, może to być dobry sygnał, lub dobry sygnał właśnie budowania takiej szerokiej koalicji w ramach Unii z państwem naszego regionu. To jest kilkanaście krajów,
którego razem marginalizacji różnych racji nie poddamy się. Marginalizacji różnych racji nie poddamy się. Aha. Marginalizacji. Marginalizacji różnych racji nie poddamy się. Wywrócony to bus marginalizacji różnych racji nie poddamy się. Jak on szybko gada, ta braciaga, jak on gada, ty. Jak on gada, jak on gada, marginalizacji różnych racji nie poddamy się. Jakaś tam przychylność, kogo, czego nie poddamy się. O jest, o jest. Po co wtyczka jest ta marginalizacji różnych racji. Panie redaktorze, jak pan ocenia sprawę powołania specjalnego ministra? Nie poddamy się. Ze smogiem. Wczoraj pan minister Janusz. Walka jest ze smogiem. Wspominał, że to też taka trochę bańka. Jest to bańka. Nie poddamy się. ZAPO i PSL. Problemu ze smogiem nie bańka było, to jest święta. No, a druga kwestia, wielu też mówi, że gdyby nawet były jakieś trudności radio Brato i zauważalne byłoby to w tym okresie zimowym, no to też pytanie o te właściwe rozwiązania urbanistyczne, tak? Czy myślimy o tym, czy tutaj ci, którzy są za to odpowiedzialni w samorządach, w powiatach i tak dalej, dobre rozwiązania stosują, no i czy ktoś też jak gdyby sprawdza, jak będą wyglądały polskie miasta na przykład. Nie poddamy się. No, rzeczywiście w kwestii ochrony powietrza w Polsce w ostatnich 2 latach zrobiono bardzo dużo, więcej niż w poprzednich 8. No nie przypadkiem jest to, że sejmiki województw, gdzie rządzi Platforma, współrządzi Platforma z PSL-em zazwyczaj, nagle się obudziły w tamtym nie poddamy się. Rudy pies. Oho, marginalizacji. I nie poddamy się. Działania są podejmowane, przecież to właśnie dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził normy dla kotłów grzewczych. Już nie tylko z rynku, są w ogóle te stare kotły. Marginalizacji różnych racji i nie poddamy się. Trzecia rzecz to są obecne pieniądze, jakie Narodowy Fundusz właśnie za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości i obecności w Ministerstwie Środowiska profesora Jana Szyszko uruchomił na programy urządu właśnie ochrony powietrza, czyli inwestycje w sieci ciepłownicze, aby ludzie rezygnowali z własnego ogrzewania, podłączali się do sieci miejskich, inwestycje w odnawialne źródła energii, zwłaszcza tak jak geotermia czy inne źródła, które są bezemisyjne. I to wszystko się dzieje. W poprzednich latach tych rzeczy nie było. Te rzeczy były blokowane, wstrzymywane. Marginalizacji. Powietrze było lepsze? Nie. Powietrze było na gorszym stanie niż jest teraz. Natomiast no, nie jest to też proces, że w roku uda nam się, prawda, czy 2 lata oczyścić powietrze w polskich miastach. To zresztą zawsze problem będzie, bo mamy dużo samochodów, ale no, powinien być mniejszy niż jest teraz. I takie procesy są podejmowane. Więc naprawdę robienie zarzutów właśnie teraz obecnemu rządowi, że za jego kadencji jakość powietrza jest w Polsce gorsza, no jest więcej niż nawet objął powietrza, bo jest po prostu
kłamstwem. Jest to nieprawda. Stan powietrza w Polsce się poprawia. Jest coraz lepszy. Dwa lata podjęto naprawdę dużo więcej działań niż w ciągu poprzednich 8 lat, żeby o ten stan powietrza zadbać. A miasta, oczywiście, jest choroba jest. Chociażby na jednej z konferencji w Toruniu nie tak dawnej. Wielka to choroba. To choroba. Nie poddamy się. Terenów, nawet atrakcyjnych przyrodniczo, naprawdę pod ochroną. Marginalizacji różnych racji. Nie poddamy się. Mieszka Polaków nawet więcej. I na pewno za 30-40 lat na wtedy świat. Oby Polaków było więcej. Szatana za pieniędzmi jest marginalizacji złych wibracji i nie poddamy się. Diabły was chce zniszczyć marginalizacji złych wibracjom nie poddamy się. Całe zachodnie Pomorze swoimi jeziorami i lasami. Góry. Marginalizacji różnym racjom nie poddamy się. Dziękujemy za komentarz. Naszym gościem był redaktor Grzegorz z naszego dziennika. Nie poddamy się. Radio kończymy. Także proszę Państwa, zbierać pieniądze. Windykacja, że jest okropna, jest tego pełna wszędzie. Zbierają pieniądze. Zbierają. Kurwa mać, no Boże.